Witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Darksiders. Lecimy dalej z naszą misją. Dobra. Aha, tak, bo to jest tylko kuźnia, jak widzimy. No, tam chyba, tak, w poprzednim odcinku mówiłem o tym Darksiders 2. No, w sumie... zaraz tam pogadam, tylko chciałbym sobie coś pomówić. To tak, w Darksiders 2 było właśnie, mieliśmy lewowanie postaci, nawet byli przeciwnicy, niby. Znaczy, były różnice poziomu u przeciwników, bo nie mieliśmy podaną liczbę. A uzbrojenie też mieliśmy różne, wszelakie nawet. Nawet z bossów dopiły jakieś bronie. Pamiętam, że używałem topora, który za każdy atak przywracał nam dużo zdrowia. Może to był potem słaby przedmiot, ale dawał czadu, no bo wiecie, leczył mnie. I tak, mieliśmy też tam mikstury zdrowia i many. Standard jakiś chyba. My greatest work. Until now. No i przy okazji widzieliśmy, że ta cała uja jak nam tam zaatakowała. I mamy nową broń, znaczy nową. Miecz Armagedonu. Ponownie wykuty przez Urtejna miecz Armagedonu, to jedyna broń zdolna zgładzić niszczyciela. I tak. I jak widzicie, zastępuje nasz miecz siewce chaosu. Nie gając takim dość dziwnym mieczem. Co to? Tak, nawet nie możemy nałożyć na niego runy. Trochę szkoda. Szkoda, że tracimy miecz. No ale nic nie poradzę. Na to. Dobra, teraz możemy lecieć do Wulgrima. Bo po co mam biec aż do pochowiska? Wulgrim gdzieś tutaj był nawet. Niestety. Trochę to takie dla mnie smutne, że tracimy tamten miecz. Poza tym to chyba, nie wiem, on chyba miał... No nie wiem, jakie miał obrażenia. Bo w sumie ja zawsze kończyłem tak, że mój miecz nie był na maksa ulepszony. To teraz bym zobaczył chętnie. No bo szukajmy Wulgrima. Wulgrim, gdzie to może być? No, no mapa mi nie pokaże. No. Wulgrim, jesteś gdzieś tu? Halo? Chyba nie ma go tu. Czy on się pomylił? Co to możliwe? Okej. Dobra to. Teraz go szukał, po prostu przejdziemy trochę tam. Powiedzmy, że trochę się wycimy i pójdziemy do Wulgrima. Nie chcę mi się lecieć do pochowiska, bo to jest bardzo daleko. Musiałem dojść sporo tych
lokacji znowu przechodzić. Może bym wtedy zbijał duszę, ale jakoś tak. Nie chcę się. Może przeciwnicy się też zespili. Będę zobaczył tę potęgę tego miecza. No nie, tutaj z Bogiem od razu. Dobra, czy nie będę musiał się wracać aż tak. Od razu na pochowisko poproszę. Pochowisko to tutaj. I tak tam było leże wyjatane. Lokacja obok pochowiska, czyli tam gdzie walczyliśmy z tym wielkim czerwiem. Na. Tak. Ale coś tutaj chyba ktoś oszczędzał na kamieniach. Na. Okej. Pięknie. Cyk. Dobra. Tea, wiem, witasz mnie, dzięki. A ja muszę iść indziej. Proszę, mapa mi pokazała, na której lokalizacji on jest. Lokacji jest, znaczy się. Dobra. Skacz! Tępy koniu. Za tępy jest chyba na skoki. No. Zróbmy konia tu. Tak. Nie ma jak to dotrzeć konia. Okej. To się spinia. To chyba nie tędy, dobra. Wyszedł nawet nie wiem gdzie. Nic. A tu jest blokada, więc okej, muszę się skinąć. O, w sumie to może sobie zmienił uzbrojenie trochę. Zobaczmy. Bo w sumie ta maska cienina mi się nie przyda już chyba. Znaczy nie. Weźmy pistolet, bo dawno nie używaliśmy go. No teraz w sumie wojna głupio wygląda z tym mieczem. Tak patrząc. Gdybym miał tamten może pan... Ten podstawowy pancerz to może by jakoś wyglądał, a teraz to jakoś tak dziwnie według mnie. Ale okej. Taki twórcy mieli zamysł, żeby do wyglądu miecza, więc dobra. Dobra. Zrobimy sprinta. Aha, niż przyleży wiatana, tak? Co mu po nim pokazuje. No, wydawało mi się, że tam w skrzynie jest. Trochę niewyspany jestem. Z zerkami da mi to wygląda, jakby zakopane w skrzynie, a to w piasek się sypał. O, demonów tu nie napotykamy? Tylko byli tu. O, idą. Cześć. Wow. Naprawdę? Jeden cios i po nich? Wow, nieźle. Jeden cios i po nich. Super. Już sobie podstawowi przeciwnicy. Ale pożoga trochę poczęła. Możemy znowu zmasakrować jakiś. Okej, leżysz. No. I odskok? Właśnie. No proszę. Broń tych? No po co mi to? Przetestujmy miecz. A, w sumie jest za konno, to zawsze sprawiało, że... Ale wow, to jest dopiero damage. Muszę przyznać. O mój Boże. Tak, to wszystko, bo już umierasz.
Ale to jest szybka broń już. Aha, i tak, dostajemy nagle masę przeciwników. Bo tak. Możemy się pobawić w sumie. A co we mnie skrzynią będziesz rzucał? Ty, demonie, siedmiu bojeści jeden. Co się nazywa się? Nie boisz się mnie? O nie. No szybko giniecie wszyscy. Ale masa demonów jest nagle. Fajnie. Coś jeszcze? Nie? Szkoda. Ej, są jeszcze, idą. Czyżby niszczycie narzucam wszelkie ściewa, jakie mu zostało? Tylko za późno według mnie. Ale to moja uwaga. O tak, niebezpieczne skoki, tak. A egzekucję na to by zrobimy. Dawaj te życie. No bo to miłe, że ten nagle przeciwników się pojawiło. Mogliśmy się pobawić. I teraz chyba pod spodem. Cyk. Idziemy dalej. Może się zajmę kolejnym przeciwnicy, który wymoduje chętnie. Wow, ten miecz naprawdę, że to daje dużo obrażeń, ten Armagedon. No bo w końcu broń święta. Broń święta kontra demony, no to naprawdę musi boleć dla nich. Czemu teraz konia nie mogę użyć? By się zdało. No w ogóle. Właśnie, przecież uzyskałem jakieś artefakty, to mu sprzedajmy. Dało mi tylko to 1000. Więc nie starczy mi na rdzeń. Może i dobrze. Mocy mam dużo, a ja głównie chyba używam tego. Ulepszenia... znaczy nie ulepszenia, tylko mocy ten, kamiennej skóry. To są mi nas broni dużo przed obrażeniami. Dobra, a nie, teraz maska będzie nam potrzebna. Fuck. Tak, tutaj jest przejście. This is for all the cookies, horseman. When you proceed, there's no return. No i tutaj jakby gra nam mówiła, że dochodzimy już do ostatniego etapu i nie ma powrotu. Jak to bywa w grach. Dobra, to mi się właśnie przyda. Albo wiecie co? To ustawię tak. To ustawię tu. I to ustawię tu. Nie jeszcze mnie. Trochę mnie denerwuje to, że jakoś nie mogę ustawić tego do dolnego. Albo mogę. Nie, nie mogę. W dół nie idzie. Tylko... trzy przedmioty. Dobra. A, jeszcze most nas czeka tu. Most cieni. Dobra, pojedźmy za pistolet, bo czemu nie? I pogadajmy z tobą. Mogę? O, muszę nawet chyba. O. It's Abaddon. Uriel has led the Hellguard against him. It is as you foretold. The Hellguard will fall. Angel of Death, serve me one last time. Mistook me for someone else. She loved him, and I believe that he loved her long ago, before all this. Foolishly, he chose duty above all and died for it. Will you do the same? Heaven hunts you.
Hell hates you. All of creation cares not whether you live or die. Join me, war. Like a great sword, I will raise you up, and our enemies will shatter against us. The spoils of a thousand victories will be yours. Or serve the justice of a corrupt council, and a creator who abandons his most faithful. I offer you this choice, Horseman. Would you serve in heaven, or rule in hell? I choose what once a coward did not. No i dobra, mamy walkę z Abaddonem. Poza tym w sumie według mnie fajne było to, że taki fajny pomysł, ale też trochę taki niewykorzystany. Już wam mówię. Chodzi mi o to, że Abaddon nam podawał jakby możliwość dołączenia do niego czy coś. Dobra, dostał. Leżysz. Teraz się dzisiaj pomęczę. Na koniu. Kuźwa, mać, ten koń przeszkadza bardziej niż pomaga. Okej. Tego się nie spodziewałem, że zrobię mu to. Tylko powalę. Wracając do pomysłu. Szkoda, że tak go trochę nie wykorzystali twórcy, że mogliśmy mieć opcję wyboru zakończenia gry czy coś. Bo według mnie to byłoby fajne. O, no tak z zaskoczenia, co? Dobra. Na koń, na koń! Pudło! Konia. Zostaniesz po łapkach. I znowu. Bo Abaddon nam poponował jakby władzę w piekłach, gdzieś tam zwycięstw i tak dalej. Albo byśmy służyli niebu. A wojna po prostu siedzi, że zrobi swoje, czyli dokona zemsty. Za to, że Rada go oskarżyła od pierdy. Gdzie się pojawił ten, jak nie powinien. No bo sobie się pojawił, tak nie powinno być. Ciekawe, kto go wezwał wtedy. Nie? Też powiedział. Okej, kolejne ataki zaskoczenia będą, więc ja tutaj będę się chował. No, usunę cię. Znowu. Wow. Tą walkę chyba zapamiętali inaczej. Poza tym jak kamera trzęsie się od tych ataków na nim. Dobra. Kolejne ataki zaskoczenia. Uni. Uni nie wyszedł. Jeszcze raz. Okej, chciałem go uderzyć, ale znowu uciekł mi. Dostał. Będzie mi biegał tu. Wstęż po ogonie. Teraz wyskoczę. Nie pozwolę ci wstać. Wow, jak... ogólnie kamera się częściej jak tak masakruje to trochę. Dobra. Kolejne ataki zaskoczenia na koń. Trochę za późno wszedł na konia. Niestety animacja musi się pokazać, jak wojna biegnie. Dobra. Dawaj. No kuźwa. Co mnie zaniło? O, B. Okej, lecimy z nim przez tworzak. Łowca smoków. Spamuj B, spamuj B, spamuj B. Wow, ale dostał. Chyba
Proszę bardzo, Abaddon. Z wielkim mieczem, jak Samurai. The Armageddon Blade. Naprawdę z długim mieczem. Teraz to trochę dla mnie wygląda jakby walka Inkwizytora z pomiotem chaosu, bym powiedział. Wiecie, wojna jako ten pomiot chaosu, a ten Inkwizytor. Ty... upadł. Wow, nie to walka. Rozpomój X-em. Jest. A masz. Wyjdź. A, chyba się wściekł. Ciuch. Aha, nie mogę nic zrobić. Oho. A co to? Piu. Daj mi przedmioty do rzucenia, też bym chciał porzucać w siebie. Wow, to mnie zaskoczyłeś. Okej, weźmy to. Teraz będzie naprawdę wyglądać jakiś pomiot. Teraz twoje ataki nie robią na mnie wrażenia. Teraz bym trochę więcej życia zmarnował, ale ulepszeniom to jest zaledwie nic teraz te twoje ataki. Okej, kolejną walkę na miecze. Spamuj! Jest. Jak ja nie lubię quick time eventów w niektórych grach, trzeba spamować jakiś przycisk. You have forced my hand. Co? No cię zmusiłem do tego? Żebyś przybrał formę upadłego anioła? Przepraszam. A jako smok też ssałeś. Uważaj. Czy na ciebie zadziała to? Niby zadziałało, ale nie za wiele. Fajnie! Trochę życia odzyskam i już tracę. Dobra, spamuj. Spamuj! Fuck! Widzę, że co z nie było. No tak, zaśmij się. Się ciesz, że ci na to pozwoliłem. Ty, nie opuścili mi błyszczy. No, co jest? Wow. Co to za szarża na mnie? Dobra, unik. Teraz to siłowanie prawie jest ciężko do wykonania. Wow. O kurde. Wyściek. You have taught me something, Abaddon. Sometimes duty must be cast aside to do what must be done. It is not for duty that I kill you now. Uriel. Reap what you have sown, betrayer. Because of your precious honor. They let you take the fall. They knew you'd butcher everyone involved to clear your name. And you did. No! Patience, whore. I've got some for you, too. I'll take that. If it were to get broken, you might get ideas. Like not going back in your little cage. It's tragic, really. You had freedom in the palm of your hand, and you lost it. But so damn funny. Even you wouldn't laugh at your own funeral. I'm laughing at yours. Next sacramentum. The death oath is complete.
What did you do? No, no, no! I'm going to pull your guts out through your hair! Keep getting up. I'll just kill you again. I was just following orders, like you. Jasne. What are you going to do? Fight the council? Fight everyone? You'll never get away. You hear me? Don't forget who holds the leash. I haven't forgotten. You knew. You knew what would happen here, what I would do. That's why you spared me. No. Then why? Because I would not have the last of Heaven's honor die with its champion. All debts are repaid. The duty I uphold, it may call me to raise my sword against you. And if that day comes, I won't hesitate. You will be hunted. The White City for certain. The Council, and there will be others. You would wage this war alone? No. Not alone. Okej. I tak oto zakończyliśmy grę Darksiders. Jak widzicie, no dość ciekawe zakończenie. Oczywiście polskie tłumaczenie gdzieś tam w miejscu jednym zawiodło. Po prostu tam tekst jeden powtórzę, a chociaż ten cały cień, czy jak ten obserwator, znaczy się obserwator miał na imię. Tak miał na imię obserwator. No. Moja mowa piękna, ale tak wracając, to było tak, że obserwator mówił nam, że nigdy nie uciekniemy. I takie tam. Dobra, no, zakończyliśmy grę. No, gra jest dla mnie świetna, no. Stasie się cieszy. Bawiłem w niej. Taki przyjemny hack and slash. Nie jest jakiś tam wymagający czy coś. Zależy też, jaki poziom gramy. No nie. Ja grałem na normalnym, parę razy się wkurzałem, bo gdzieś tam ginąłem, ale to z własnych błędów. Albo po prostu, że nie miałem jakichś tam apteczek. No i co to? Następnego zagrajmy to. Pomyślę z jakiej gry. Chociaż mam jeden pomysł, ale muszę jeszcze przypomnieć, co jak tym było. Albo też z jakiejś innej gry. Chociaż w sumie nawet myślałem, czy by nie zrobić Deus Exa rozłam ludzkości. Najwyżej stawię jakieś tam zapytanie co do tej serii. Znaczy zapodam dwa zapytania i cóż, zobaczymy, co będziecie chcieli. Także więc żegnam się tutaj z wami. Wejdźmy jeszcze w napisy tutaj, no jak pisze Darksiders. Bo czemu nie? Myszka przeszkadza. Właśnie myszka w menu działa, ale podczas gry nie działa. Fajnie by działało, jakbym kliknął jakiś klawisz, na przykład W czy coś, no to by zaczął działać, ale na padzie mi się udało grę przejść. Tylko najgorsze było właśnie to spamienie tym przyciskiem X-em na koniec walki. Ale co tam. Dobra, także więc sobie zapytanie do serii. Także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie. Cześć.